Witam serdecznie. Znowu, znowu, znowu nad nim. I kolejna lekcja mówiąca o tej wielkiej powieści Elizy Orzeszkowej. Opowieści, która, podkreślam jeszcze raz, jest powieścią bardzo ociężale napisaną, pełną jakichś takich przydługich opisów przyrody, które czasami wikłają się w jakieś takie zupełnie nieprawdopodobne dziwactwa. Moje ulubione zdanie z Elizy Orzeszkowej z Nadmiennym brzmi: wzgórze od niezmiernej ilości rosnących tam sosen i jodem nazywane świerkowym. Więc powstaje pytanie, albo od nadmiernej ilości sosen i świerków nazywane jodłowym, no w każdym razie jest pomieszanie tych trzech gatunków drzewiastych i nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego nadmierna ilość sosen i jodeł miałaby prowadzić do nazywania czegoś świerkowym, ale to już tak troszkę na marginesie. No i takich kawałków Elizy Orzeszkowej jest troszeczkę więcej. No w ogóle te swoje opisy prowadzi bardzo drętwo. Kiedy już Prus musi coś opisać w lalce, no to szaleje wtedy, tak? No to zoomuje to, w tamto, obrazuje i tak dalej, robi jakieś takie bardzo dziwne rzeczy. A to nam opisze za pośrednictwem mieszkania głównego bohatera, zastosuje taką technikę migły. Znaczy ona też jest nadmiernie stosowana, tylko w taki bardzo taki tanciasty sposób. Prus to robi bardzo tak sprawnie, bardzo tak wielokształtnie. Dlatego u Prusa te wszystkie opisy nie przeciążają, a u Elizy Orzeszkowej czasami naprawdę ma się ochotę rzeczywiście wywalić jedną trzecią książki, żeby jakoś gdzieś tam dobrać się do jakiejś akcji. To znaczy ja nie mam takiej ochoty, bo ja generalnie lubię opisy, no ale powiedzmy sobie, tak, że w takim tradycyjnym doświadczeniu czytelniczym, gdzie raczej czytamy prozę dla przyjemności, a w związku z tym fajnie, żeby była warta fabuła, no to tej wartej fabuły tam miejscami rzeczywiście w nadmiennym troszeczkę nam brakuje. Niektórzy twierdzą, że to dlatego Orzeszkowa miała takie przywiązanie do tych opisów natury czy opisów przyrody, bo ona bardzo sobie ceniła w ogóle roślinki. Ona była taką domorosłą botaniczką, gdzieś tam zbierała te roślinki, wklejała je do zielników, opisywała. No i trochę rzeczywiście, jak czytamy te opisy przyrody Elizy Orzeszkowej, no to mamy wrażenie, że czytamy zielnik po prostu na zwyczajnym świecie, gdzie na wszystko jest szczegółowo opisane. A z kolei, kiedy czytamy opisy wnętrza mieszkalnego, no to mamy takie wrażenie, że czytamy taki spis inwentarza. Jeżeli kiedyś byliście i bardzo się nudziliście w jakiejś takiej zupełnie oldschoolowej, nie wiem, tam poczekalni dworcowej albo gdzieś tam w jakimś innym podobnym miejscu, w jakimś urzędzie, to być może z tych nudów zwróciliście uwagę na gdzie indziej wiszą takie na kartkach takie spisy inwentarza. I tam jest na przykład, nie wiem, krzesła drewno podobne, gięte sztuk 2, wieszak drewniany, politurowany, ciemnobrązowy sztuk 1, to jest takie tablice zapisane. No to ja czasami mam wrażenie, kiedy czytam opisy wnętrz i Orzeszkowej, że właśnie czytam taki spis inwentarza. Co nie zmienia faktu, że Nadmiennym jest powieścią świetną, jest powieścią doskonałą, jest powieścią bardzo prowokacyjną i powieścią, która bardzo wiele pytań przed nami stawia. I w ogóle proszę pamiętać, że Eliza Orzeszkowa, niezależnie od tego, jakby oceniać jej umiejętności pisarskie, Eliza Orzeszkowa miała umysł bardzo przenikliwy. I ona zarówno jako powieściopisarka, jak i jako nowelistka, ale też jako publicystka była taką postacią, z którą każdy pozytywnie musiał się liczyć. To tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I tekst Elizy Orzeszkowej o Żydach i kwestii żydowskiej to jest w ogóle taki podręcznik polskiej idei asymilacyjnej. To jest absolutnie zupełna podstawa, to jest publicystyczne. A z drugiej strony, jakakolwiek w Polsce by nie powstawała antologia tekstów feministycznych,
no to trudno sobie wyobrazić, żeby ta antologia nie zaczynała się, albo przynajmniej, żeby jednym z pierwszych tekstów tej antologii nie był tekst Elizy Orzeszkowej zatytułowany już w tej chwili nie pamiętam, kilka słów o kobietach, na chyba taki tytuł. No bo to jest jakby fundament polskiej myśli emancypacyjnej, polskiej myśli feministycznej, kobiecej, możecie to nazywać jak chcecie. Też w ogóle proszę pamiętać, że tamte czasy, końcówka XIX wieku, przełom XIX i XX wieku, to jest taki ogromny rzeczywiście taki ruch, czy taki napór kobiet na rzeczywistość, który doprowadził do tego, że kobiety wywalczyły sobie coraz więcej praw. Praw zawodowych, praw osobistych, ale także praw obywatelskich. Proszę pamiętać, że jeszcze do początku XX wieku w ogromnej większości krajów tak zwanego cywilizowanego Zachodu kobiety nie mogły głosować, więc prawo głosu, czy prawo wyborcze musiało być przez kobiety wywalczone. No i tutaj na pewno z takich najbardziej spektakularnych postaci, właśnie pozytywizmu tak naprawdę, jak mi się wydaje, jest oczywiście Maria Skłodowska po mężu Curie, która została wybitną chemiczką. Dwukrotnie, jak wiecie doskonale, dostała Nagrodę Nobla. Ale też, o czym warto pamiętać, o tym się mniej mówi, była pierwszą kobietą w Europie, która miała prawo jazdy i która mogła samodzielnie prowadzić samochód. Więcej nawet, ona to prawo jazdy zrobiła specjalnie po to, żeby móc prowadzić ambulans swojego własnego projektu, który był wyposażony w różne tam misie, pysie wykorzystujące jakieś tam wynalazki Marii Curie Skłodowskiej. Są zdjęcia bardzo dumnej pani Marii, która stoi właśnie obok tego swojego ambulansu. Więc postać zupełnie nieprzeciętna, tak? Zarówno intelektualnie, tak, dziecko pozytywizmu, tak? Tego ożywienia pozytywistycznego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a z drugiej strony niewątpliwie takie dziecko pozytywistycznego hasła emancypacji kobiet. Tak? No więc to oczywiście jest. No tutaj, skoro już tak robimy taką dygresję o tej Marii Skłodowskiej Curie, no to oczywiście tutaj złośliwcy opowiadają na temat tego, że on miał taki bardzo bierny udział w tych eksperymentach, tak naprawdę to jej mąż przede wszystkim był takim wybitnym umysłem, no ale wiadomo, są tacy, którym do dzisiaj nie przejdzie przez myśli, przez gardło, że kobieta w ogóle może cokolwiek samodzielnie wymyślić, za wyjątkiem ugotowania obiadu, opieki nad dziećmi i posprzątania mieszkania. No ale to jakby Pan Bóg ma różnych lokatorów, więc tutaj nie będziemy się zajmować takimi poglądami. Natomiast też bardzo często podkreślamy Maria Skłodowska, Polka. No ale proszę pamiętać, że tak naprawdę ona mogła robić karierę naukową i intelektualną wyłącznie na to, by rozmawiać na zachodzie Europy. I to znowuż, to nie była wina Polski, bo Polski wtedy nie było, tylko to była wina tego takiego stetryczałego układu społecznego, który obowiązywał w Rosji, że ona nie mogła tutaj, absolutnie, tutaj by była przegrana i na pewno nie zrobiłaby tego, co zrobiła. To dopiero rzeczywiście ta Francja i ten Piotr Curie, czy Pierre Curie, i tam rzeczywiście ona mogła się rozwijać, też nie bez przeszkód. Żeby to było jasne, to środowisko akademickie, tam też nie było takie hop-siup otwarte, emancypacyjne, no ale jednak tam już mogła przynajmniej spróbować, a że była nieprzeciętną umysłem, no to rzeczywiście dobiła się osób. No ale dobra, gadamy sobie tutaj o emancypacji, sufrażyzmie, feminizmie i temu podobnych historiach, a tymczasem mamy Elizę Orzeszkową, tak? Powiadam jeszcze raz, osobę być może czasami piszącą przyciężkawo, ale zawsze myślącą w sposób niesłychanie otwarty i bardzo taki odkrywczy i bardzo taki do przodu, tak? To nie ma wątpliwości. I teraz pomysł Elizy Orzeszkowej na Nadniemnym, taki strukturalny i fabularny. Tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, o tym, żebyśmy sobie porozmawiali.
Jej pomysł na Nadniemnem był taki, żeby po pierwsze opowiedzieć o romansie. I to takim romansie, tak jak wam mówiłem, kucharskim. Taki romans z wyższych sfer. Mezalians, tak? Ona jest jeszcze tam szlachcianką, arystokratką. On jest, co prawda te szlachcice mają takim prawie, że chłopem, więc to było szaleństwo. Natomiast o wiele... I ten romans rzeczywiście nas ciągnie przez całą powieść. Było jasne, bo ten wątek romansowy, bez niego jakby fabuła Nadniemna w ogóle nie istnieje. Wszystkie inne wątki, które są w tej powieści, związane z pracą, związane z wiedzą, związane z deklasacją polskiej szlachty i tak dalej, z tym romantyzmem, z pozytywizmem, z rzeczywistością popowstaniową, wszystkie inne rzeczy, one są dopisane do tego romansu. Ten romans tutaj jest najważniejszy, więc proszę pamiętać, że Nadniemnym czytamy przede wszystkim dla przyjemności czytania o pięknych ludzkich uczuciach i o miłości, która zwycięża wszystko. Natomiast drugi pomysł, taki fabularny czy strukturalny na Nadniemną, jaki miała Eliza Orzeszkowa, bardzo ważny pomysł, to był taki, żeby oprzeć Nadniemną na Panu Tadeuszu. I Eliza Orzeszkowa tutaj jest bardzo konsekwentna. Jakbyśmy chcieli tak sobie śledzić, to byśmy rzeczywiście wyśledzili bardzo ciekawych wątków wiążących Nadniemnym z Panem Tadeuszem. Od czego zaczyna się Nadniemnym? Nadniemnym zaczyna się tak naprawdę od powrotu Witolda ze szkół. Pierwsze, co widzimy, to jest ten raut w Korczynie, dla którego to rautu, on oczywiście ma inne powody, ale tam bardzo ważne jest to, że przyjeżdża. Od czego zaczyna się Pan Tadeusz? Pan Tadeusz zaczyna się od powrotu Tadeusza z nauk do Sopicowa. Między pierwsze podobieństwo. Wątek romansowy. Co prawda w Panu Tadeuszu to jest inny wątek romansowy, to jest Zosia i to jest Tadeusz, ale to też jest taki wątek romansowy, który ma za zadanie pojednać rody. To jest wątek romansowy, który rozgrywa się pomiędzy osobami z różnych miejsc tej takiej drabiny społeczeństwa szlacheckiego. No bo Zosia jest z krwi magnackiej, tak? Więc to jest tutaj bardzo ważne. A Pan Tadeusz jednak jest ziemianinem, tak? Więc tutaj też mamy taką lekką dysproporcję. No ale przede wszystkim ta miłość ma pojednać. Więc tutaj mamy kolejną ważną rzecz, kolejne ważne podobieństwo. Trzecie ważne podobieństwo jest takie, że to się rozgrywa pomiędzy zwaśnionymi częściami polskiej szlachty, tak? Proszę zwrócić uwagę, że w Panu Tadeuszu z jednej strony mamy tych ziemian skupionych wokół Sopicowa, a z drugiej strony mamy tego hrabiego, trochę głupo, ale jednak gdzieś tam to bez przerwy przypomina Gerwazy, ostatni z Choreszków, chociaż po kądzieli, więc jednak gdzieś tam, prawda, gdzieś tam Choreszko, udaje się zbuntować za ścianek, tak, więc gdzieś tam rzeczywiście tam iskrzy pomiędzy tymi dwiema warstwami. I w Nadniemnym też iskrzy, to bardzo mocno iskrzy, bo ten zaścianek, tam też jest zaścianek, tak jak Dobrzyńscy, czyli bohaterowicze, i ten majątek szlachecki, czyli Korczyn, tak jak Sopnicowo, one są ze sobą bardzo mocno zwaśnione. I u podstaw tej waśni pomiędzy nimi leży coś, co powinno łączyć, czyli sprawa polska. No bo wiemy doskonale, że tam bardzo chętnie zarzuca się przeciwnicy Sopicom, zarzucają im brak patriotyzmu, jakieś tego typu historie. Oni ostatecznie tam w obliczu wspólnego wroga się jednoczą, to jest taki bardzo ładny moment w Panu Tadeuszu, no ale jednak gdzieś tam rzeczywiście te różnice co do tego, co z tą Polską zrobić i jak do tej Polski się odnieść, między nimi gdzieś tam są. Ale właśnie, to jest najważniejsze, bo tutaj przyczyny są drugorzędne. No więc to kolejny taki wątek. I tego jest tam bardzo sporo. Tego jest tam bardzo dużo. Eliza Orzeszkowa rzeczywiście to wszystko wyciąga. Natomiast co zmienia
Znaczy, no zmienia szczegóły, no to jest jasne, bo nad nim nie jest tak kropka w kropkę powtórzeniem pana Tadeusza. To by było kompletnie bez sensu. I na pewno pisarce tej miary, co Eliza Rzeszkowa, nie o to chodziło, bo to nie miało być aż takie proste. To miało być troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast Eliza Rzeszkowa wprowadziła dwie zmiany poważniejsze, dwie zmiany, co najmniej dwie zmiany grubsze. Tak? Po pierwsze to, że w panu Tadeuszu majątek szlachecki, albo może inaczej, w panu Tadeuszu i Nadniemnym, tym co łączy ze sobą różne warstwy szlacheckie, zarówno zaścianek, jak i sopliców, jest to, że Adam Mickiewicz bardzo wyraźnie podkreśla, mówiłem o tym na lekcji o narodzie szlacheckim w panu Tadeuszu, że szlachta polska jest matecznikiem polskości. Jeżeli możemy mówić o narodzie, jeżeli możemy mówić o świadomości narodowej wtedy, to możemy o niej mówić wyłącznie w odniesieniu do polskiej szlachty. Chłop miał raczej taką kolektywną świadomość wiejską. Dla chłopa był swój, który pochodził z jego wsi, ewentualnie z wsi sąsiedniej, i był obcy. To bardzo fajnie będzie widać u Rejmonta w Chłopach, tak? Więc to była w ogóle taka świadomość jakby pozanarodowa, to była jakaś abstrakcja, tak? A miasta z kolei w Polsce w większości były miastami skrajnie wielonarodowymi, skrajnie multikulturalnymi. Zwłaszcza, że te ważniejsze miasta polskie wtedy były tak naprawdę peryferyjnymi miastami wielkich imperiów. No więc tam się przepaczali ci, którzy mieli jakieś w tym imperium biznesy i gdzieś tam zaczynali od rubieży tego imperium. Przetaczali się Niemcy, przetaczali się Żydzi, przetaczali się Polacy, przetaczali się Rosjanie, przetaczali się Ormianie bardzo często, w bardzo dużej ilości i tak dalej, więc w miastach to w ogóle również, zupełnie to inaczej wyglądało, tak? Natomiast jeżeli gdzieś rzeczywiście było to przeświadczenie, jeżeli gdzieś była ta świadomość narodowa, to w warstwie szlacheckiej. I to majątek szlachecki miał być takim matecznikiem polskości. I Eliza Orzeszkowa bardzo wyraźnie mówi, że tym, co łączy Korczyn z Soplicowem, tym, co łączy Bohaterowicze z Dobrzynem, jest to, że to są mateczniki polskości. Tam ta polskość jeszcze w jakiejś tam formie sobie jest. To nie ma tutaj wątpliwości, że ona tak właśnie to rozumie. Natomiast na czym polega podstawowa, fundamentalna różnica w tym, co Eliza Orzeszkowa robi względem pana Tadeusza? W panu Tadeuszu ta rzeczywistość szlachecka, rzeczywistość ziemiańska była rzeczywistością Złotego Wieku. I to Złotego Wieku w takim sensie, jak starożytni mówili o Złotym Wieku, że tak jak jest u Ovidiusza w Metamorfozach, tak? Aura prima satas, na początku był wiek złoty, aura prima, nie? Na początku złoty wiek był. I to był taki wiek, kiedy żyliśmy w zasadzie w takim stanie totalnie arkadyjskim. Kiedy później będzie się pojawiała poezja egiliczna, bukoliczna w starożytnej Grecji, to ona będzie, to już później będzie oczywiście, ale poezja idylliczna i bukoliczna, ona świadomie będzie się odwoływała do tego wyobrażenia Złotego Wieku, tego mitycznego Złotego Wieku, kiedy nic nie trzeba było robić, nie trzeba było pracować i wszystko samo się kwitło, prawda? I to mamy w panu Tadeuszu. Pan Tadeusz ukazuje nam Polskę szlachecką Złotego Wieku, tak jakby się nie skończył wiek XVI. I od pierwszych wersów pana Tadeusza podkreśla nam bardzo mocno, że jest bogato, że jest dostatnio, że pełno wszędzie wszystkiego można używać, można grzyby zbierać, można polować, pracować nie trzeba. Tak? Wszystko jakby się samo robiło. Tak? Więc to jest oczywiście arkadyjskie, to jest utopijne, to jest idylliczne, to jest bukoliczne, nazywajcie to jak chcecie. U Elizy Orzeszkowej ona pokazuje ten sam majątek szlachecki w stanie gwałtownej deklasacji. I ona gdzie tylko może pokazuje, że jakiś mebel jest kiedyś piękny, ale dzisiaj obłupany.
Jakiś dom się wznosi, kiedyś fajnie, ładny, gładko otynkowany, prawie jak panu Tadeuszu, z drewna lecz podmurowany. Ale tutaj kung obłazi, deski wychodzą, ogród niewyplewiony, gdzieś to wszystko niszczy. I ona chce pokazać nam, że ta pana Tadeuszowa romantyczna idylia już się skończyła. A dlaczego to wszystko jeszcze istnieje? I w zasadzie wracam do tego, co było na poprzedniej lekcji. Dlaczego to wszystko jeszcze się trzyma w ogóle nad niemiem? Dlaczego to się nie rozsypało dzięki pracy? Bo Eliza Orzeszkowa prowadza do tego swojego nadniemieńskiego pana Tadeusza przede wszystkim coś, czego nie było w panu Tadeuszu, a mianowicie pracę. I tutaj nie ma to tamto. Albo ktoś pracuje i ma, albo nie pracuje i nie ma absolutnie. Ale o pracy już było dużo ostatnio, więc teraz wystarczy tylko połączyć to z tym obrazem.